Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym turkusowym webinarze, a w sumie witamy we dwóch i zaraz będziemy we trzech, ponieważ z nami będzie wspaniały gość, osoba, która stworzyła 14-tysięczną społeczność, a inspiracją do tworzenia tej 14-tysięcznej społeczności był m.in. Turkus i turkusowe organizacje. Także już dzisiaj, za chwilę naszym gościem będzie Jacek Kusiak i prezes i założyciel organizacji Mieszkanicznik, a temat jak stworzyć w duchu turkusu 14-tysięczną społeczność w 8 lat. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Witam Panie Jacku i cieszę się, że znalazł Pan czas na to, żeby podzielić się swoimi własnymi dobrymi praktykami. Witam serdecznie, witam również Pana, witam Państwa również. Nie wiem, czy sobie mówicie na Pan, czy mówicie sobie na Ty, bo u nas w stowarzyszeniu mówimy sobie wszyscy na Ty tak naprawdę. No właśnie, także... Nie ma równych i równiejszych i myślę, że to też jest taka pierwsza rzecz, od której możemy zacząć i dzięki temu może to się rozwija. Że wszyscy w sumie jesteśmy jakby bardzo tacy równi. To dokładnie. Od samego początku jakby już z tym mówieniem sobie po imieniu zaczyna się taka bardzo fajna współpraca. Dokładnie. No właśnie, także mamy taką sytuację, że w takim wypadku publicznie, na żywo przychodzimy sobie na ty, tak Jacku? Tak. Poproszę, dokładnie. My najczęściej rzeczywiście na tych webinarach trzymamy się takiej formy na ty, natomiast przez to, że wcześniej nie przeszliśmy, to dobrze, że teraz mamy możliwość tego. Także też przypominam, że te turkusowe webinary są po to robione w taki sposób, żeby właśnie się dzielić wiedzą. Taki drugi aspekt, który jest tutaj bardzo cenny przy tej rozmowie, którą mamy tutaj z Tobą, Jacku, i właśnie przykład, taki business case rozwoju waszego stowarzyszenia, to jest też taki, że do nas, do Eco Coach trafiają też założyciele fundacji, założyciele stowarzyszeń. I to jest też taki temat, w którym ja widzę wiele analogii do biznesu, tak? I ja widzę, że no ty w przeciągu 8 lat rozwinąłeś naprawdę w spektakularny sposób stowarzyszenie, rozwinęliście i pewnie zaraz o tym więcej usłyszymy. Tak, liczba mnoga jest tu dobra, tak? No właśnie, tak. Tak, dokładnie, zgadza się i jakby widać, że życie musi mieć pewien balans i nie może się tylko opierać na kwestiach tylko i wyłącznie pracy, tylko właśnie fundacje czy ewentualnie stowarzyszenia. Coraz bardziej im jakby więcej prowadzimy takich rzeczy biznesowych, to coraz bardziej odkrywamy to, że działanie społeczne, takie prospołeczne czy w różnego rodzaju fundacjach jest bardzo istotne do tego, żeby nawet życie było takie pełne tak naprawdę. Może zaczniemy w takim wypadku od takiego filmu, który pokaże, o czym w ogóle będziemy mówili, a później prezentację Twoją, dobrze? Dobrze, poproszę. To zacznijmy krótkim filmem. To był film, który pokazuje częściowo jedynie to rzeczywiście, co zrobiliście w przeciągu 8 lat. I rzeczywiście już choćby nawet na tym filmie widać to, o czym wspomniałeś, czyli zbudowanie społeczności. No i jakbyś mógł właśnie też powiedzieć więcej, bo to rozumiem, że właśnie jest jakieś spotkanie, wasze konferencja, którą też regularnie organizujecie, ale też może, żeby ludziom przybliżyć, czym się w ogóle zajmujecie, to może zacznijmy od takiej krótkiej prezentacji, której później też będą elementy turkusu. Okej. Tak, to już myślę, że dobrze też mnie słychać. To ja w takim razie kontynuuję. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Tak, ja nazywam się Jacek Kusiak.
Zacznę od takich prywatnych rzeczy tak naprawdę, bo to też jest bardzo istotne. Mam żonę, dwie córki, jestem magistrem inżynierem, pracowałem, tak jak było wcześniej wspomniane, 16 lat w jednej z największych korporacji na świecie, w kilku krajach, w takich jak Polska, Grecja, Niemcy, Francja. Była to motoryzacja, ale nie będę o niej jakby wspominał w szczegółach, natomiast tam bardzo dużo się nauczyłem i te umiejętności również wykorzystuję teraz, o których też będę wspominał. Od 20 lat również jestem w branży nieruchomości. Pierwszą nieruchomość kupiłem w roku 2000 i od tego momentu zaczęła się cała przygoda. Pewnie też wszyscy znają książki Roberta Kiyosaki, która też mi pomogła podjąć wiele decyzji. To jest też taki mój almanach, taka Biblia, która pozwoliła zrobić krok właśnie w kierunku nieruchomości, tego, co teraz sobie. Prowadzę kilka firm. W ciągu swojego życia miałem ich około 10. Obecnie prowadzę 5. Jak to zwykle w życiu bywa, niektóre rzeczy się rozwijają, niektóre rzeczy się zwijają, niektóre trzeba zamknąć, niektóre trzeba sprzedać, z niektórymi trzeba się pożegnać tak naprawdę. Więc tak jak tutaj wspominam, miałem ich około 10, teraz jest 5, za chwileczkę o nich również powiem. I działam też bardzo dużo społecznie, tak jak tu jest napisane, od zawsze. Nawet jak byłem studentem, to również działałem dużo, dużo społecznie w różnego rodzaju organizacjach studenckich. I uważam, że jakby taki balans pomiędzy pracą a działaniami społecznymi jest bardzo wskazany wszystkim. Więc to jakby celem takiego rozpoczęcia, żebyście mnie troszeczkę lepiej poznali, także przejdę do tego, żebyście wiedzieli, co rzeczywiście prowadzę. I tak jak wspominałem, tutaj będziemy się dzisiaj skupiali na Stowarzyszeniu Mieszkanicznik. To jest jakby główna część naszej prezentacji. Natomiast ja również posiadam firmę, jestem właścicielem firmy K Investment, która zarządza naszymi nieruchomościami. Zarządza tylko naszymi tak naprawdę. My nie przyjmujemy w zarządzanie, w podnajem, w coś takiego, tylko zarządza naszymi. Po prostu chce mieć taką czystą jakby kartę i tu są jedynie nasze nieruchomości. Po lewej stronie, czemu tu mówiłem o tym, po lewej stronie widzicie Arkis, to jest portal crowdfundingowy, który zbiera fundusze do kupowania wspólnie nieruchomości. On w tym momencie się również rozwija. Jak również jest portal Investment for You, to są również inwestycje w nieruchomościach, bo głównie na tym się skupiam. Łączymy tam inwestorów z inwestycjami. Możecie czy to wejść na stronę, czy na grupie na Facebookowej, wszystko zobaczycie. Czyli łączymy tam świat inwestycji z inwestorami w jedną i w drugą stronę, pomagamy tak naprawdę realizować te wszystkie rzeczy. Tak jak było wspominane, wokół Mieszkanicznika jest 14 tysięcy osób, sympatyków, członków, przyjaciół, więc jest bardzo duże jakby pole do współpracy. 3 lata temu postawiłem również ze wspólnikiem fabrykę drzwi Polstar pod Kielcami. Tam pracuje około 100 osób. Produkujemy drzwi zewnętrzne, te, którymi wchodzicie do mieszkań, do domów. To nie są drzwi wewnętrzne, tylko to są drzwi zewnętrzne. Jak również jestem udziałowcem i założycielem firmy Tokenika. Firma Tokenika to jest firma technologiczna. Zajmujemy się nowymi technologiami i obecnie również inwestujemy w startupy właśnie w tych nowych technologiach. Więc jakby duży obszar moich działań to są nieruchomości. Tak naprawdę widzicie, tutaj jest 80% działania to są nieruchomości, natomiast 20% działania, nawet mniej, to jest rzeczywiście kwestia związana z nowymi technologiami. Jak później będziecie mieli jakieś pytania, to na wszystkie odpowiem związane z tym, co robię, ale żebyście widzieli, jaki background jest mój, jeżeli chodzi o prowadzenie tego. I teraz tak, żeby powiedzieć teraz więcej o Mieszkaniczniku, o organizacji, którą prowadzimy, to na pewno musi być coś, co łączy ludzi. 12 lat temu, jak spotkało się 12 osób,
to mieliśmy taki wspólny cel. Prowadzimy biznesy, ale fajnie by było, jakby można było sobie jakoś nawzajem pomóc. I w czasie takiego spotkania, które odbyło się podczas weekendu tych 12 osób, ustaliliśmy pewne zasady działania stowarzyszenia, jak chcemy funkcjonować, podzieliliśmy się na obszary i ustaliliśmy również, tak jak teraz nazywają to często ludzie, czy to misja, czy ewentualnie taka główna idea, na czym się skupiamy, i to właśnie jest to, cywilizujemy polski rynek najmu. Wokół tego w ogóle budujemy całą organizację. Te 12 osób, które były założycielami stowarzyszenia, jakby wokół tego stworzyły całą strukturę i wszystko, co się dzieje. Jak wiemy, podczas lat ewoluuje to bardzo mocno i tu pojawiło się kolejne hasło, którym obecnie również dużo się dzielimy. I to jest, my nie przewidujemy przyszłości, my ją razem budujemy. Z tego, co widzicie, jest tutaj podkreślone również słowo razem, gdyż uważam, że tak dużej społeczności, czy firmy, czy w ogóle czegokolwiek nie można zbudować samemu. To po prostu jest kompletnie wykonalne, niemożliwe i nie da rady czegoś takiego zrobić. Więc polecam również, żebyście używali również tego słowa razem, inaczej się za bardzo nie da. Więc wokół tych dwóch haseł będziemy się jakby skupiali i to później do nich również wrócimy podczas rozmowy na temat Turkusu, tego, w jaki sposób to funkcjonuje i działa. Idę dalej, żeby podać troszeczkę liczb, żebyście wiedzieli, jak stowarzyszenie wygląda i jak funkcjonuje, to rzeczywiście istniejemy i działamy od stycznia 2012 roku. Jeżeli chodzi o społeczność, to jest 2600 członków, takich, którzy są aktywni, natomiast jest 14 tysięcy obserwatorów, sympatyków, przyjaciół. I taką liczbą, która nas również charakteryzuje, to jest znana z około 150 tysięcy osób. Ta liczba pochodzi stąd, że mniej więcej tyle osób przewinęło się przez nasze spotkania, szkolenia, webinary, kongresy. Natomiast osób, które zajmują się nieruchomościami albo posiadają przynajmniej jedną nieruchomość, oceniamy, że w Polsce jest około milion. Więc jakby do miliona osób chcemy na pewno dotrzeć. I to jest coś, do czego jakby dążymy. Tak jak tutaj napisałem, zrobiliśmy ponad 1500 spotkań podczas tych 8 lat, 11 ogólnopolskich kongresów. Mieliście możliwość zobaczyć, jak wygląda taki wstęp do kongresu. Na filmie był pokazany kongres. Działamy w 17 oddziałach w Polsce i 4 za granicą. I to jakby skupiamy się wokół tego. Każdy oddział jest prowadzony przez inną osobę. I za chwileczkę również o nich powiem. Okej, jesteśmy tutaj w miejscu, gdzie chciałem wam przedstawić liderów, ponieważ tak jak wspomniałem, nie mamy możliwości zbudowania organizacji tak dłużej, bez zaangażowania tak naprawdę osób. Ja sam nie jestem w stanie. Tak jak tutaj widzicie, mamy około 30 osób, które są wokół mnie. Mamy tutaj osoby z zarządu, mamy również liderów. Każda osoba reprezentuje oddzielną miejscowość, bo zasada jest taka, że oddział może być tylko jeden w danej miejscowości. Jeżeli lider widzi, że to tak się rozrasta, to może wyrazić jakby zgodę na to, że możemy otworzyć kolejny oddział w danej miejscowości, ale to on jakby decyduje o tym, nie zarząd, nie prezes. Chyba że z wiceliderem i ewentualnie z innymi osobami otwierają kolejny oddział w danej miejscowości, ale to jakby lider jest osobą, która podejmuje główną decyzję. I tutaj chciałbym się podzielić z wami taką ważną kwestią, jaką jest komunikacja tak naprawdę. Gdyż jak mamy taką grupę ludzi w stowarzyszeniu, znaczy mówimy tu w ten sposób, że wygląda to tak, że jest oczywiście zarząd, są liderzy, ale traktujemy się na równi, tak jak mówimy sobie po imieniu. Natomiast pod jakby liderami znajduje się te 14 tysięcy osób, mamy kontakt z tymi 14 tysiącami osób
i chodzi o to, żeby ta komunikacja między nami była też bardzo płynna. Ta komunikacja polega na komunikacji codziennej, a już minimum taki raz na tydzień. Ja w ogóle jestem zwolennikiem komunikacji bezpośredniej lub tak jak tutaj piszę, telefoniczna lub mailowa, ale to taka, że w mailu sobie potwierdzamy pewne rzeczy. Czyli najpierw bezpośrednia, a później telefoniczna i ewentualnie mailowa. Mamy również takie nasze coczwartkowe spotkania na micie, gdzie spotykamy się o godzinie 14 i rozmawiamy na tematy ważne. Każda osoba, która się podłącza pod ten mit, przynosi jakieś kwestie do rozwiązania. Mamy też również taką zasadę, która mówi o tym, że jeżeli ktoś przychodzi z jakimś problemem, to powinien również przyjść z dwoma rozwiązaniami tego problemu i na tego typu spotkaniu podejmujemy decyzję. Nie chodzi o to, żeby dyskutować, tylko chodzi o to, żeby podjąć decyzję. Jeżeli na przykład potrzebujemy jakiejś szybkiej decyzji, mamy na Messengerze założoną grupę, gdzie bardzo szybko wymieniamy się pewnym spostrzeżeniem, pytaniem, problemem, co kto sądzi i tam udzielamy szybko odpowiedzi. Jeżeli ta kwestia wymaga głębszego przeanalizowania, to mamy taką specjalną grupę na Facebooku, która jakby organizuje nasze wszystkie wątki ważne do podjęcia decyzji, analizuje, ponieważ tam, jeżeli na Messengerze pojawił się pewien temat, wpisujemy go na grupę na Facebooku, gdzie dokonujemy takiej głębszej analizy, tam są komentarze, to zostaje w historii tak naprawdę. Oczywiście w organizacji wykorzystujemy również profesjonalne narzędzia, takie jak Asana, myślę, że wszyscy znacie. Tam jest również kwestia wyznaczenia celów, planu działania, tam jest również za każdym razem, co robimy, kto to robi i do jakiego czasu tak naprawdę są zdefiniowane działania. Jak również mamy spotkanie takie weekendowe co 3 miesiące. Spotykamy się od piątku, sobota, niedziela, tam pracujemy. Jest też również kwestia takiego networkingu, naszej integracji między nami, więc to się również odbywa. Bez czegoś takiego nie wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zorganizować taką dużą organizację. Więc jakby to są takie nawyki, które stosujemy w Stowarzyszeniu Mieszkanicznik i uważam, że bez tego po prostu i bez takiego rygoru komunikacyjnego nie jesteśmy w stanie przejść jakby dalej i budować tak dużą organizację. I mam pytanie, czy to był twój własny pomysł założenia tego, czyli czy to się zrodziło w twojej głowie, czy w trakcie gdzieś jakiejś rozmowy właśnie z twoimi kolegami, przyjaciółmi? Nie, to nie był jakby mój tylko wyłącznie pomysł, on się rodził jakby przez wiele miesięcy. Odbywały się różne spotkania, ponieważ tutaj jak wróciłem z zagranicy, zacząłem mieszkać od 2010 roku w Polsce z powrotem, to spotykałem się z różnymi ludźmi, którzy działali w branży nieruchomości. I tak jak wspomniałem, było 12 osób, założycieli stowarzyszenia i podczas wielu miesięcy rozmów z różnymi osobami pojawiały się pomysły, to może załóżmy fundację, może załóżmy stowarzyszenie tak naprawdę. I przy różnych spotkaniach tak naprawdę i przy piwie i takich prywatnych, kuluarowych, jak również takich biznesowych, okazywało się, że jakby bardziej idziemy w kierunku stowarzyszenia. I w którymś momencie zebraliśmy do kupy te 12 osób, które były takie najbardziej aktywne i chciały kontynuować ten wątek i powiedzieliśmy, okej, dobra, wiemy, chcemy założyć stowarzyszenie, i będzie to na pewno stowarzyszenie. Te 12 osób, jak chcą założyć, spotykamy się na jeden weekend i wtedy pracujemy i go oficjalnie uruchamiamy. Okej, okay. Ale czy mieliście na tamten etap takie rozważania, czy to właśnie będzie fundacja, czy stowarzyszenie, czy normalny biznes? I to było takim... Tak, mieliśmy, natomiast uważam, że jakby... Stowarzyszenie ma taki szerszy troszeczkę aspekt. Można powiedzieć, stowarzyszenie można zrzeszyć bardzo dużo ludzi. Fundacja jest bardziej do takiego celu, że na przykład prowadzimy jakiś biznes i chcemy coś dobrego robić tak naprawdę przy tym biznesie. Natomiast nam chodziło również o to, żeby ludzie się identyfikowali. Nie identyfikowali się z danym biznesem, tylko żeby stowarzyszenie było takim parasolem nad wszystkim tak naprawdę. Ponieważ
obecnie jakby stowarzyszenie jest parasolem nad wieloma organizacjami, nad wieloma biznesami tak naprawdę, nie jest przyporządkowane do żadnego biznesu, do niczego, więc jakby fundacja jest bardziej przypisana gdzieś przy jakimś biznesie. Natomiast my chcemy być parasolem takim organizacyjnym, gdzie wiele biznesów ma miejsce dla siebie, że również my, można powiedzieć, zapraszamy do nas również stowarzyszenia mniejsze, które są w danych miejscowościach ewentualnie, albo przy jakichś również organizacjach, czy na przykład są stowarzyszenie pośredników nieruchomości. To też jakby zapraszamy do nas. Natomiast chcielibyśmy być bardziej szersi. Jakby fundacja trochę zawężała mi obszar działania. Myślę, że stowarzyszenie jest jeszcze szersze tak naprawdę. Tutaj w momencie, gdy była ta dyskusja a propos, no bo tutaj często zarówno w Turkusie, jak i przy stowarzyszeniach, to mówimy o tym, że na poziomie turkusowych organizacji ludzie lepiej potrafią zarządzać swoim własnym ego. Tak, bo ja, który pracuję jako coach, no to najczęściej widzę, że to, co powoduje jakieś kryzysy w organizacjach, to jest właśnie to ego, że ktoś tworzy firmę i mówi, to jest moje, albo ja mam tyle udziałów, albo jakieś problemy, które są pomiędzy udziałowcami, że oni się, ten ma tyle, później ktoś patrzy na to, że coś robię, ja robię więcej, ja wkładam więcej, on nic nie robi, czyli to jest walka o ego i w sumie w turkusowych organizacjach jest coś takiego, że właśnie ludzie potrafią kontrolować ego. I mam wrażenie, że tutaj u was to też mogło w taki sposób gdzieś tam być jednym z aspektów, który jest właśnie taki bliski tym turkusowym organizacjom, tak? Że stwierdziliście, że nie chcecie, bo rozumiem, że stowarzyszenie jest z założenia jest taką wspólną, nikt nie ma własności, tak? No bo... Tak, dokładnie, zgadza się. Tak. Są wybory prowadzone, tak naprawdę, więc trzeba się starać, trzeba pracować. Trzeba jakby dawać siebie maksimum, natomiast nie ma czegoś takiego, że to należy do kogoś jednego tak naprawdę. I to od samego początku właśnie była taka idea, żeby to nie było tak, że ktoś z kimś to kojarzy. Ja też od samego początku, dlatego mówię zawsze o grupie ludzi. Zobaczcie, jak wspominam, to są liderzy. Nie mówię, że ja tam jestem zarząd czy prezes, tylko to są liderzy. Mówię, że jest 12 założycieli, że nie był jeden założyciel tak naprawdę, tylko było ileś osób. Więc to jest takie utożsamianie się z tym, że to kilka osób podejmowało decyzję, nie należy to do jednej osoby tak naprawdę, nikt sobie nie uzurpuje ewentualnie prawa własności do tego, bo jak ktoś jest aktywny, to zostaje, jak ktoś nie jest aktywny, to nie zostaje. Często osoby, które mają zbyt takie wygórowane ego, z tego tu organizacji po roku, po dwóch odchodzą, bo widzą, że jakby to nie należy w 100% do nich, to tak naprawdę oni nie mogą się tak naprawdę bardzo realizować pod względem takim, że muszą być promowane jako ten frontman taki, który jest najbardziej znany z całej organizacji. Ja też nie mam czegoś takiego, że nazwijmy to, mam takie wielkie parcie na szkło, bo uważam, że jeżeli będziemy mieli wszyscy równo, ja, cały zarząd, liderzy, 30 osób, takie równomierne parcie na takie coś, że jesteśmy widoczni, to proszę sobie wyobrazić, jaka jest siła wtedy takiego stowarzyszenia, że nie tylko widać jedną osobę wszędzie, tylko widać tak naprawdę 30 osób. I to jest moim zdaniem wygrana stowarzyszenia. Ja to często powtarzam, że organizacje, które się opierają na jednym człowieku, który jest widoczny, to będą się przyłączali ludzie do tego, ale po pewnym czasie będą się odłączali z uwagi na to, że nie będą widzieli jakby możliwości promocji siebie, bo pracują na czyjś wizerunek. Więc jakby my od samego początku chcieliśmy to zburzyć, jest sytuacja taka, że w stowarzyszeniu promuje się 30 osób, a nie jedną osobę. I uważam, że jak wychodzi 30 takich żołnierzy mieszkanicznikowych, nazwijmy to, w teren, to jest to na pewno dużo większe działanie, niż wyszedłby taki jeden Jacek, który byłby taką główną osobą. Więc jakby to jest kompletnie od samego początku przemyślane w ten sposób, żeby to było nacisk na dużą ilość osób. Jak ktoś chce zostać ekspertem, też go promujemy. Ktoś chce zostać mentorem, też go promujemy tak naprawdę. Wszystkie osoby są widoczne i nie ma jednej osoby, która jest najbardziej widoczna. Nie ma czegoś takiego. Aczkolwiek ja bym tutaj dodał dla tych, którzy są zainteresowani turkusem, że właśnie tworzenie turkusowych organizacji, tutaj też jest wiele różnych modeli. Czyli na przykład jedną z takich dobrych turkusowych organizacji, z dobrym przykładem takiego dzielenia się, że to jest normalny biznes,
ale dzielą się swoimi udziałami. Tam też jest w sumie coś takiego, że każdy, kto dołącza, staje się współwłaścicielem. To jest taka firma Crisp DNA ze Szwecji, ale to jest właśnie bardzo bliskie tym, tego, co ty powiedziałeś. Natomiast ten drugi aspekt wrócę do tego, do tej komunikacji, ponieważ to jest ewidentnie element, który jest kluczem do tego, żeby ludzie ze sobą dobrze współpracowali, czyli stała i regularna komunikacja. I mam pytanie a propos tego, ponieważ turkusowe organizacje się bardzo mocno opierają na zaufaniu. I właśnie po to te standardy komunikacji są takie dopasowane do tego, żeby wypracować to zaufanie, że zaufania ciężko jest zbudować w momencie, gdy się nie buduje komunikacji, regularnej komunikacji. I pytanie właśnie a propos tej komunikacji, jak jest, czy to rzeczywiście uznajesz, że u was jest duże zaufanie, które jest pomiędzy tymi liderami i w tej całej społeczności, jak to oceniasz? Znaczy, ja zacznę jakby od siebie, bo jakby trzeba brać rzeczy na swoją klatę, nazwijmy to w ten sposób. Zawsze jest tak, że ryba psuje się od głowy, więc jeżeli jesteśmy założycielami, to tak naprawdę musieliśmy mieć do siebie na samym początku duże zaufanie, do tych 12 osób tak naprawdę. Natomiast ja wychodzę z założenia w ten sposób, że na samym początku daję człowiekowi 100% zaufanie. Jeżeli ktoś, widzę, że się stara, startuje z nami, to daję mu 100% zaufanie, ponieważ jest to prościej również dla mnie uruchomić te rzeczy i on może się rozwijać. Natomiast jeżeli zaburzy jakby to zaufanie, no to on jest jakby odpowiedzialny, ta osoba, która do nas się dołącza, żeby utrzymać to zaufanie na tym 100% poziomie. Tak naprawdę. Bo metoda współpracy z ludźmi, na przykład, że on buduje zaufanie, tak jak na przykład czasami jest niemiecka taka metoda współpracy, że najpierw się buduje zaufanie, pracuje się i po pewnym czasie Niemcy doceniają, że jesteś ten, że jesteś dobry. Pracowałem wiele lat z nimi, więc wiem jak to wygląda. No i ja również. Uważam, że jest to przy tego typu organizacji nie do końca jakby dobra strategia. Uważam, że danie 100% zaufania i później ta osoba jest odpowiedzialna za to, żeby utrzymać to 100% zaufanie, jest lepsza i ona bardziej motywuje obie strony niż ktoś, kto musi się starać po prostu udowadniać, żeby wstępować na wyższe szczeble zaufania. Więc nie, dostaję od razu 100% zaufania, widzę, że się stara i kontynuujemy w ten sposób. Chciałbym, żeby to zaufanie było przez wiele lat tak naprawdę i tak to nie spadało. Mhm. I te właśnie te praktyki, które pokazałeś na slajdzie, mogę tutaj przywołać, to rozumiem, że właśnie między innymi po to je macie, żeby między innymi... Czyli tutaj mamy właśnie liderów, tak? A przy okazji komunikacji tutaj po prawej stronie, czyli te wszystkie narzędzia, które macie komunikacyjne, no bo jednak to jest trochę dużo, tak? Szczególnie, że bierzmy pod uwagę i tutaj też przekażę, bo może to też nie wybrzmiało wystarczająco dobrze, że tak jak ja to zrozumiałem, to pracujecie praktycznie zdalnie, tak? Czyli centralę mamy w Warszawie, pracujemy jakby zdalnie, bo każdy jest w swojej miejscowości. Natomiast jakby teraz sytuacja nawet z COVID-em nie spowodowała wielkiej tam perturbacji. Spowodowała perturbację związaną ze spotkaniami takimi offline'owymi, gdzie mieliśmy spotkania w hotelach w danej miejscowości. Natomiast my pracujemy jakby zdalnie, rzeczywiście. No właśnie, czyli to też jest właśnie takie bliskie turkusowym organizacjom ze względu na to, że tutaj taka praca właśnie zdalna, wiele turkusowych organizacji to jest też naturalny sposób działania. Zresztą my również w EcoCoach budujemy turkusową organizację od zera. No i to nam się rzeczywiście udaje i pracujemy zdalnie. Dla nas ten COVID też za wiele nie zmienił. No i w sumie to te narzędzia, które tutaj macie, czyli tak, z jednej strony codzienna rozmowa, gdzie wszyscy w tym gronie liderów się zdzwaniacie, tak? Nie, tak jak tutaj napisałem w punkcie trzecim, co czwartek o godzinie 14 mamy taką jedną po prostu konferencję, gdzie jesteśmy wszyscy. Natomiast jeżeli jest potrzeba podjąć decyzji, to jest to codziennie tak naprawdę. Ja, nazwijmy to, pracuję dla stowarzyszenia 7 dni w tygodniu, bo jak jest jakaś ważna decyzja do podjęcia, nawet telefoniczna,
to też jakby również podejmuje się tą decyzję. Też mam swoje takie nawyki, że ja na przykład w niedzielę nie włączam komputera. Od wielu lat już na przykład nie włączam komputera, natomiast jest sytuacja taka, że jeżeli chcemy coś rozwijać, no to tak naprawdę powinniśmy być zaangażowani w to wszystko. Mhm. I tak jak dlatego tutaj w tym pierwszym punkcie, że codziennie, jeżeli ktoś potrzebuje, to i codziennie podejmiemy decyzję, ale minimum raz na tydzień powinniśmy się wszyscy słyszeć tak naprawdę. Tak jak wspomniałem, bezpośredni kontakt najlepszy, później jest kontakt telefoniczny, jeżeli nie można, ewentualnie mailowy. Więc w punkcie trzecim jakby jest takie podsumowanie tygodnia, takie napędzenie całej organizacji czwartkowe i uruchamiamy wszystko po prostu, wszystkie procesy. I to się odbywa, to nie może się nie odbyć tak naprawdę. Tak, czyli tutaj macie pewne te nawyki tak naprawdę wypracowane, tak? No bo to jest pewien nawyk, który sobie wypracowaliście i się tutaj tym dzielisz. A przy okazji ja tutaj też ze względu na to, że są zainteresowane osoby właśnie Turkusem, no to i turkusowymi organizacjami, no to tutaj też dodam, że dzięki temu, tak jak rozumiem, też wam właśnie te narzędzia pomagają budować zaufanie, ale też pewną transparencję, tak? Ponieważ Asana w momencie, gdy macie projekty bieżące, no to rozumiem, że każdy może wejść, zobaczyć, kto na jakim etapie ma dany projekt zrealizowany, prawda? Zgadza się. Dobra, no to co, to może ja się wyłączam i tutaj dalsza część prezentacji jest równie ciekawa. To ja w takim razie przechodzę do kolejnego slajdu i tak jak wspomniałem, wszystko się opiera na ludziach. Nawet w czasie tutaj tej epidemii powołaliśmy do życia zespół 16 ekspertów, po to, żeby jakby ludzie w organizacji czuli się bezpieczni, że w razie czego jak się trafia coś bardzo poważnego, to nie jedna osoba podejmuje decyzję, tylko podejmuje wiele. I tak naprawdę możecie tutaj zobaczyć ludzi, którzy tak są w nieruchomościach, to są również prawnicy, to są również deweloperzy, to są również ludzie, którzy działają w dużych organizacjach międzynarodowych, to są również ludzie, którzy działają w świecie finansów, to są również ludzie, którzy flipują, sprzedają nieruchomości, wyszukują. To są również różnego rodzaju doradcy. Jak również tutaj możecie zobaczyć, są również liderzy, którzy wszyscy tak naprawdę z tych liderów prowadzą jakieś swoje biznesy, firmy, działają na rynku nieruchomości, mają swoje nieruchomości, które wynajmują, zarządzają i z nich się utrzymują, więc jakby opieramy się dużo na doświadczeniu, ale grupy ludzi. I to podkreślam drugi raz. Wcześniej pokazywałem liderów, tutaj pokazuję zespół ekspertów, że to wszystko się nie opiera tylko i wyłącznie na jednej osobie, tylko się ciągle opiera na zespołach. Tak jak widzieliście, tak wyglądają nasze kongresy, spotkania lokalne. To wideo można zobaczyć również na głównej stronie Mieszkanicznika, jak wejdziecie. Jeżeli chodzi o spotkania lokalne, szkolenia lokalne, one się odbywają co miesiąc. Jest zasada taka, że lider, który ma pod sobą dany oddział, to minimum raz w miesiącu ma zorganizować spotkanie dla swoich członków. Czyli jeżeli mamy tych oddziałów 20, to w każdym oddziale raz w miesiącu musi odbyć się spotkanie. I to jest różnie, bo czasami spotkania są mniejsze, jest kilka osób, kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet jest kilkaset, bo tak naprawdę dochodzimy nawet do ilości osób, 200 osób na takim spotkaniu lokalnym tak naprawdę. Natomiast na takich kongresach mamy tak około 600 osób, bo uważamy, że to jest mniej więcej taka ilość, gdzie ludzie mogą ze sobą porozmawiać, gdyż przy większych ilościach, tak naprawdę około 1000, już nie ma takiego networkingu, wymiany, poznawania się i często po prostu idąc jakby w taką skalę ilości osób, nie do końca spełniamy ten warunek taki networkingowy, więc jakby tu jest dosyć istotna kwestia, żeby umieć się zatrzymać w którymś momencie i nie próbować robić czegoś większego, bo lepsza jest jakość niż tak naprawdę ilość. Więc tutaj również polecam, czy to nasze spotkania, jakbyście chcieli zobaczyć ewentualnie, jak wyglądają, to zapraszam do każdego oddziału, gdziekolwiek mieszkacie, to możecie na stronie internetowej znaleźć, że odbywają się tego typu spotkania, lider was wtedy przyjmie, pokaże wszystko, jak wygląda. Na stronie internetowej, w zakładce członkowie i oddziały jest tam pokazany, każdy oddział, jest numer telefonu do lidera, mail, wszystko, więc możecie się z nimi skontaktować i zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje. Ja tutaj dodam też taką jedną rzecz a propos tego, ponieważ właśnie dobrze, że przychodzimy do Turkusu, ale to, co jest z Turkusem też bliskie, że w sumie wy jesteście, no, każdy ma swój mały biznes, prawda? I w sumie to też jest taka zmiana paradygmatu, ponieważ no najczęściej w takim myśleniu bursztynowym albo czerwonym, no to ludzie myślą,
tamten to jest mój przeciwnik, to jest mój konkurent, mój wróg, ja go muszę pokonać, muszę być od niego lepszy, tak? A wy w sumie wyszliście z założenia, że właśnie poprzez synergię, działanie, dzielenie się możecie coś więcej robić i wspólnie sobie nawzajem pomagać i dzielić się wiedzą, prawda? Zgadza się i tutaj jedną rzecz trzeba dodać tak naprawdę, że tak jak pokazywałem liderów i oddziały, no to ja traktuję lidera jako takiego prezesa na swoim terenie tak naprawdę. On tam prowadzi firmę, tam jest za ten obszar odpowiedzialny, tam dokonuje wszystkich działań, reprezentuje stowarzyszenie i decyzje ważne, które są podejmowane na terenie lidera, on podejmuje. I wtedy tak naprawdę zbieranie tych wszystkich razem liderów oddziałów powoduje pewną synergię, bo mogą być firmy, które zarządzają najmem i na przykład one są, przypuśćmy, jest firma lidera, która zarządza najmem, nie wiem, w Gdańsku, ale jest lider, który zarządza również najmem w Rzeszowie, w Krakowie i oni ze sobą nie konkurują, ale wymieniają się dobrymi praktykami tak naprawdę, bo nie muszą ze sobą konkurować z uwagi na to, że mają inne obszary tak naprawdę do zagospodarowania. Więc tak to wygląda i tak jak wspomniałem, traktujemy się na równi, więc wtedy wszystkie te obiekcje, że na przykład ktoś uważa, że tutaj pojawia się jakaś konkurencja albo coś takiego, są rozwiewane na tych naszych spotkaniach również cotygodniowych albo tych co trzy miesiące. Aha. Więc nawet jak jest sytuacja taka, że ktoś pyta, bo chce otworzyć oddział, to w pierwszej kolejności ja zadaję pytanie oddziałom, które są najbliżej tak naprawdę. Tak jak mieliśmy na przykład sytuację z oddziałem w Bydgoszczy, to zostało zadane pytanie, czy na przykład Toruń, Łódź, Warszawa nie mają nic przeciwko temu tak naprawdę. I wtedy jak wyrażają tego typu zgodę, czyli decydujemy razem, to otwieramy, więc nie ma też jakby takiej, że buduje się jakaś konkurencja, bo to razem jakby podejmujemy decyzję dla wspólnego dobra. Dobrze, a przechodząc do Turkusu i to, co zaczerpnęliście z turkusowych organizacji, to kiedy po raz pierwszy natknąłeś się na turkusowe organizacje i na ten temat? Wiesz, tak naprawdę na turkusowe organizacje natknąłem się już kilka w sumie lat temu tak naprawdę, bo czy to na spotkaniach bienajowych również też była mowa, tam rzeczywiście, jeżeli chodzi o Grzegorza Turniaka, bo też go jakby znam z BNI i pozdrawiam go bardzo, bardzo serdecznie, to też była zmowa, ale w tamtym roku tak jakby bardziej dotknąłem do tego punktu, z uwagi na to, że na tych naszych spotkaniach co trzy miesiące z liderami był jeden temat, który w agendzie się pojawił, ponieważ zanim się spotkamy na weekend, robimy agendę, jakby przygotowujemy się wstępnie do tego, o czym będziemy rozmawiali, jakie decyzje będziemy podejmowali. Aha. I powstał pomysł, żeby zobaczyć, czy my jesteśmy daleko od Turkusu, czy niedaleko jesteśmy tak naprawdę. I ja przygotowałem ze swojej strony takie troszeczkę porównanie, żeby pokazać, że może my się nie nazywamy turkusową organizacją, ale my de facto jesteśmy bardzo blisko. Tak naprawdę, nie wiem, 80-90% rzeczy, które robimy, to robimy tak jak turkusowa organizacja. Dobrze, no to może tutaj zostawię cię jeszcze na chwilę i z tym, żebyś powiedział o tym. Specjalnie zrobiłem to na jednym slajdzie, żebyście widzieli wszystko w jednym miejscu. Jakby zacznę od tutaj strony lewej. Przy okazji będę mógł coś tutaj wam narysować. I tak jak widzicie, po lewej stronie mamy, czym jest ta turkusowa organizacja, czyli jest cel jakby. Rozmowy z ludźmi zawsze są trudne tak naprawdę. Często gdzieś tam się pojawiają kwestie różnego rodzaju krytyki. Natomiast u nas rzeczywiście staramy się nie krytykować, a krytykować to po prostu bardzo tak konstruktywnie, żeby coś z tego wynikało. Tak naprawdę ja również ustaliłem takie zasady, że nie powinniśmy na spotkaniach po prostu bardzo mocno pośród siebie krytykować się tak, żeby aż druga osoba czuła się urażona. I każdy powinien się przygotować do tego, że ewentualnie o czymś będzie mówił. Na pewno powinien się trzymać zawsze faktów tak naprawdę. To jest bez dwóch zdań. Ja jako inżynier zawsze do tego zmierzam. Punkt ucz i potem krytykuj też jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast musi być pewien szacunek, I z tej krytyki musi wynikać coś bardzo jakby dobrego, konstruktywnego, to, że idziemy dalej tak naprawdę, a nie, że ktoś się zamyka, cofa się tak naprawdę, nie chce z nami dalej współpracować. I te nasze spotkania opierają się na tym, że
tak jak wspomniałem, jeżeli ktoś przynosi jakiś temat, jakiś problem, to też powinien przynieść dwa rozwiązania tak naprawdę tego problemu. I wydaje mi się, że to rozwiązuje bardzo dużo problemów, bo jeżeli ktoś przynosi problem, to nie czeka, aż ktoś inny mu odpowie, tylko powinien podać dwie propozycje rozwiązania tego problemu i później wszyscy rozmawiają na ten temat, które rozwiązanie jest lepsze, a być może trzecie się pojawi jeszcze lepsze. Więc na tym ta cała rzecz polega. Jako inżynier też całe życie byłem uczony tego, że wszystkie spotkania muszą mieć cel. Jak jest burza mózgów, to później powstanie plan działań tak naprawdę. I nie wyobrażam sobie, żeby z planu działań nie wynikały trzy rzeczy, czyli co robimy, kto to robi i jaka data jest skończenia tego działania. Więc to wszystko musi się opierać na tych rzeczach. Więc tutaj już bardziej podchodzimy do tego jakby biznesowo. Więc zawsze po tego typu spotkaniach powstaje plan działań i później jest on pilnowany, nadzorowany, są poprawiane rzeczy. Tutaj tak naprawdę mamy 10 takich punktów, które przejdę dosyć szybko, ale postaram się, żebyście zaczerpnęli z każdego odrobinę. Czy tak, nie szukaj winnego, tutaj ten pierwszy punkt, by go ukarać, szukaj bardziej przyczyny. Ja w ogóle stosuję taką zasadę, i staram się, żeby dużo ludzi ją stosowało. Nauczyłem się w motoryzacji. Jest taka zasada zadawania sobie pytania trzy razy dlaczego. Dlaczego, dlaczego, dlaczego. Jeżeli potrafimy odpowiedzieć na pierwsze pytanie dlaczego, to później zadając sobie kolejne pytanie dlaczego do tego punktu i jeszcze jedno, dochodzimy do jakby sedna sprawy. Kolejna rzecz, która jest jakby istotna, to unikać współzawodnictwa. I tak jak wspominałem wcześniej, staramy się, żeby nie było jakby takiej rywalizacji pomiędzy osobami, które pracują razem ze sobą, żeby raczej współpracowały te osoby. Nie oceniaj, bo to niszczy, tak jak wspominałem, doceniaj, bo to wzmacnia. Czyli to zaufanie do tego, że ktoś jest w stanie zrobić pewne rzeczy też również dobrze. Nie mów, co jest źle, mów, co może być lepiej. Również jakby stosujemy to, bo to jest właśnie rzeczywiście to, że staramy się nie krytykować. Ktoś może mieć naprawdę dobry pomysł i nie ma co go oceniać na samym początku ze swojej jakby perspektywy. Nie pytaj ludzi, co mogliby zrobić lepiej, pytaj, co im w pracy przeszkadza. Również jakby zadaję dużo pytań. Zresztą jako lider to powinienem bardziej słuchać niż mówić. Więc to też jest kwestia tego typu i zadawać pytania, więc a nie mówić, co do końca powinno być zrobione, więc to jest bardzo ważna zasada. Nie buduj na kontroli, buduj na zaufaniu, no to myślę, że już o tym wspomniałem. Jakby u mnie zaufanie jest na 100% poziomie i to ta osoba, która współpracuje ze mną, czy ja współpracuję z tą osobą, my musimy jakby pracować nad tym, żeby to zaufanie było ciągle na bardzo wysokim poziomie. Nie mów, że ktoś jest zły, mów, jak ty się z tym czujesz. Też bardzo fajna zasada, do której się stosuje. Nie zarządzaj, twórz warunki do samoorganizacji. Wszyscy liderzy, osoby, które są w organizacji, mają dużą wyłączność na taką indywidualność tak naprawdę. Mogą proponować różnego rodzaju rozwiązania. Nie ma czegoś takiego, że po prostu mówimy, co ma być zrobione, tylko prosimy, żeby każdy mógł jakby się samorealizować, bo jak ktoś poda jakąś rzecz do zrobienia i powie, że uważa, że w ten sposób powinno to być robione i uważamy, że to jest w miarę dobry kierunek, to niech to robi, ponieważ to jest tak jakby jego dziecko, on stosuje się do tego, prowadzi to po swojemu, wkłada więcej serca w to wszystko, niż jest to coś narzucone. Nie bądź nadzorcą, bądź nauczycielem, moderatorem i jakby uczniem. To jest też bardzo ważna zasada z uwagi na to, że to nie my jakby jesteśmy od tego, żeby kogoś uczyć tak naprawdę. To jak przebywamy ze sobą, to się razem jakby uczymy. To nie ma czegoś takiego, że ktoś powinien od nas dostawać jakąś wiedzę i my powinniśmy się w jakiś sposób wywyższać nad tą osobą, ale powinniśmy nadzorować. Jak mamy doświadczenie, to powinniśmy powiedzieć, ok, uważam, że to może bardziej to albo to, pomyśl jeszcze nad tym ewentualnie i myślę, że na tym cała rzecz polega, żeby jakby sobie razem w tym wszystkim pomagać. I to jest taka konkluzja, jak przygotowywałem się do rozmowy z liderami,
że de facto my bardzo dużo rzeczy turkusowych robimy. Nie nazywamy się, ale de facto robimy. Mamy zasady prowadzenia spotkań, tutaj celu, burzy mózgów, planu działań. Nie krytykujemy tak naprawdę. Czasami się zdarzały tego typu sytuacje, więc też zareagowaliśmy tymi naszymi zasadami, bo wiadomo, jak spotka się w jednym pomieszczeniu 20 osób, to muszą być zasady funkcjonowania ze sobą, więc dlatego ciągle opieramy się na nich. Ale myślę, że tutaj te turkusowe zasady wprowadzają taki ład i porządek i polecam wszystkim, żeby w ten sposób funkcjonowali. Mm-hmm. Super. Super, także dziękujemy bardzo za podzielenie się tym, szczególnie, że widzimy to na realnym przykładzie dobrze działającej organizacji, tak? Ponieważ czasami w tym przypadku turkusowych organizacji ludzie mają wrażenie, że to jest jakaś idea, nie do końca to się sprawdza, a tutaj właśnie widzimy, że z jednej strony wy tak działaliście, bo właśnie stowarzyszenia mają między innymi taką formę właśnie, która jest bliska turkusowym organizacjom. Ja jestem w 100% przekonany, że w takim kierunku będą szły również organizacje w sensie biznesowych firm, ponieważ następują ogromne zmiany, czyli ludzie właśnie potrzebują takiej pracy z realizacją siebie i z dzieleniem się swoimi własnymi zasobami na zewnątrz, a z drugiej strony to jest najpiękniejsze i ludzie rzadko sobie zdają z tego sprawę, jak pracują w tradycyjnym biznesie, że w takich miejscach się lepiej pracuje i jest się takim trochę szczęśliwszym człowiekiem. Nie wiem, czy to potwierdzasz? Myślę, że tak, ponieważ no, wszyscy mówimy o tym, że człowiek jednak się musi realizować. Przecież jeżeli przez ileś lat wstaje, to musi mieć jakieś takie wewnętrzne motywacje do tego, żeby coś robić. Jak widzi, że coś dobrego robi, pracuje z normalnymi ludźmi, to chce mu się wstać, robić dalej, mimo wszystko, że czasami są lepsze, czasami gorsze dni. I tego typu podejście, takie wspierania, na pewno jest dużo lepsze niż ewentualnie takie podejście korporacyjne, gdzie de facto jest pewna hierarchia, prezes decyduje o tym, co robią kierownicy o tym, co robią pracownicy tak naprawdę, gdzie decyzje są podejmowane gdzieś tam na górze, a nie oddolnie. Uważam, że jeżeli jest właśnie tego typu koncepcja, że wszyscy mogą powiedzieć coś, co uważają, mogą wprowadzić swoje zmiany jakby w życie i widzą, że te zmiany są wprowadzane, że nie ma jakby pewnego oporu organizacji, to jest to pozytywne i tak naprawdę każdy rośnie w tej organizacji, wtedy organizacja też rośnie. Dziękujemy jeszcze raz bardzo za tutaj podzielenie się twoimi doświadczeniami, także jeszcze raz tutaj dziękujemy. Naszym gościem był Jacek Kusiak, Stowarzyszenie Mieszkanicznik. Tutaj w sumie zorganizował to Artur Śmiłyk, także ja wam dziękuję, ponieważ też my też budujemy to w taki turkusowy sposób, czyli ja też kiedyś zacząłem, a teraz Artur zaczyna ode mnie to przejmować, kolejni koledzy również, także naprawdę dziękujemy bardzo i dziękujemy uczestnikom. Także dziękuję Jacku, dziękuję wam i wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Dziękuję, wszystkiego dobrego, miłego dnia życzymy i powodzenia życzymy. No właśnie, powodzenia, sukcesów. Do zobaczenia.